Over 70% of people who travel to new destinations look for information about the place they're traveling to on the internet. And when a friend of mine who decided to visit us in Krakow searched for information about the city in English, he was surprised at how little there was. Told me about this, and I decided to correct that. That's how Krakow Life came into being. Hello. Hi, hi Julian, it's Mark here, yeah. You done the photograph? That's great. You sent it through to me? Brilliant. Let me just check it out. Great, it looks terrific. Yeah, we'll go with that one. Thanks very much. Take care. Bye-bye. Na takim przykładzie europejska, wchodzimy do środka poprzez MOR, wchodzimy do miejsca środka. Mamy powiększone zdjęcie miejsca, kawiarni. Mamy opis miejsca do opisu jako słów, który jest tłumaczony przez nas. Potrzebny w ogóle jest Anglik, więc nie ma problemu z tłumaczeniem tekstu, adres, telefon, fax, e-mail. Jeśli ktoś nie zna naszego adresu krakowlife.com, wystarczy, że w Google, w Yahoo, w iTabiście wysłucha sobie samo słowo Kraków po angielsku. Życie w Krakowie jest na tyle ciekawe i na tyle piękne, że zapraszam wszystkich.